A ponieważ żyjemy w świecie, gdzie kłamstwa stały się normalnością, a dezinformacja to nowe określenie na prawdę lub alternatywną opinię, to jeśli system chce cię uciszyć w skali globu, to znaczy, że musisz mieć do powiedzenia coś ważnego. Taka cenzura to prawie jak medal wojenny. Bo jeśli próbują cię uciszyć na taką skalę, na skalę globalną, to najwyraźniej mówisz coś, co oni chcą utrzymać przed ludźmi w tajemnicy. Chwila. To tylko jeden facet. Co takiego on może mówić? A drugie pytanie jest takie. A jest to kwestia, którą warto podkreślić. Dlaczego? Bo wiedzą, że ich narracja jest dziecinnie prosta do obalenia. I dlatego jedynym sposobem, jaką mogą bronić swojej niedorzecznej narracji, jest uciszanie kogokolwiek, kto ją demaskuje i obnaża jej absurdalność. To tylko pokazuje, a podkreślam to od lat, gdzie leży prawdziwa władza. Wcale nie w rękach tych ludzi, którzy wydają się mieć władzę. Gdyby to oni mieli władzę, mieliby gdzieś to, że jakiś facet głośno o tym mówi. Jedynie by się z tego śmiali. To bez znaczenia, przecież mamy władzę. Także te wszystkie instytucje, organizacje, ludzie, rządy, systemy bankowe, Dolina Krzemowa, Światowa Organizacja Zdrowia nie działają w izolacji i w sposób przypadkowy. I zgodnie cenzurują każdego, kto się z nimi nie zgadza. Cóż, to cholernie wielki zbieg okoliczności, którego celem jest zniewolenie ludzkości. I trzeba wyjaśnić, jak taki zbieg okoliczności w ogóle może mieć miejsce. Trzeba wyjaśnić, w jaki sposób kraje i organizacje na całym świecie, wszystkie jednocześnie wpadły na ten sam pomysł. To szaleństwo, świat zwariował, to dom wariatów. A gdy już zrozumiesz, że to dom wariatów, wszystko nabiera sensu. Gdy próbujesz doszukać się w tym wszystkim jakiejś logiki, znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie, nic nie trzyma się kupy, to wszystko jest częścią łamania ducha ludzi. Tak, aby powiedzieli, cóż, nie możemy nic zrobić, ich władza jest zbyt silna. Czyli oni muszą ukształtować naszą percepcję tak, abyśmy uwierzyli, że mają nieograniczoną władzę. Podczas gdy wcale jej nie mają. Oni nie mają nad nami władzy. Ale chcą, abyśmy wierzyli, że ją mają. Bo wtedy nie będziemy im się sprzeciwiać. I wiesz, mówiłem to już wiele razy. Ten kult mnie nie martwi, bo ostatecznie nie ma on żadnej władzy. Władza, którą posiada ten kult, to władza, którą otrzymuje od ludzi w postaci ich przyzwolenia. W postaci wiary w tę władzę. Populacja oddaje kultowi swą własną władzę i to jedyna władza, jaką ten kult kiedykolwiek posiadał, przyzwolenie ludzi. Oto sedno tej władzy. To dlatego mniej martwi mnie sam kult, a bardziej populacja. Tak więc służby mundurowe oraz dziennikarze, pożal się Boże dziennikarze, wstają każdego ranka. Słuchajcie, policjanci i wojskowi na całym świecie. Codziennie rano wstają. Odwożą dzieci do szkoły. Idą do pracy.
wpływając na populację docelowej, z której sami się wywodzą. To co ta mała grupa na samym wierzchołku kultu chce, abyśmy robili i egzekwowali? A potem wracają do domu do swych dzieci. Tych samych dzieci i wnuków, którym poprzez swe codzienne działania narzucają faszyzm, w którym będą żyć do końca życia. Własnym dzieciom i wnukom, a ci politycy zasiadający w rządach i samorządach, którzy rządzą ludźmi i zmuszają ich, a przynajmniej próbują, do robienia tego, co dyktuje im sekta działająca poprzez rządy. Bo istnieją dwa typy ludzi, reprezentujący dwa typy mentalności, które pozwoliły się narodzić i rozwinąć każdej tyranii w historii. Jedna grupa to ludzie ślepo posłuszni, którzy bezrefleksyjnie przyjmują wszystko, co mówi im autorytet i ślepo w to wierzą, a następnie postępują zgodnie z tym, w co ślepo uwierzyli. Ta grupa to dla systemu bułka z masłem. Cokolwiek im się powie, oni w to wierzą i robią. To ludzie z gatunku tak mówili w telewizji, więc to musi być prawda. Druga grupa to ludzie, którzy nie chcą się pokornie podporządkowywać, tak jak ta pierwsza grupa, ale boją się konsekwencji niepodporządkowywania się. Boją się konsekwencji nierobienia tego, co im się każe. Te dwie grupy były odpowiedzialne za narodziny każdej tyranii w historii. Bo faszyzm nigdy nie jest wprowadzany przez faszystów. Nigdy nie ma tych faszystów wystarczająco dużo. Faszyzm powstaje dzięki przyzwoleniu ludzi na faszyzm. Czy to poprzez bezmyślne robienie tego, co im się każe, czy poprzez robienie, co im się każe ze strachu przed nierobieniem tego. Pozostaje jeszcze trzecia grupa, która z kolei zakończyła każdą tyranię w historii. Czyli ludzie, którzy widzą, co się dzieje, widzą, że są ukłamywani. Rozumieją, dlaczego są ukłamywani i jaki jest tego ostateczny cel. I odmawiają współpracy. Ci ludzie wolą umrzeć, niż zaakceptować to, co próbuje się im narzucić. I to właśnie tacy ludzie z taką mentalnością zakończą i tę tyranię. Jeśli ktokolwiek mają zakończyć, to tylko ludzie o takiej mentalności. Jedną z rzeczy, które moim zdaniem musimy zrobić, teraz gdy już sprawy zaszły tak daleko, jest to, że musimy przestać myśleć o konsekwencjach. Musimy robić to, co wiemy, że jest słuszne. A konsekwencje same się o siebie zatroszczą. A co jest słuszne? Niewspółpracowanie z tyranią, aby ta tyrania upadła. Jeśli zaczniemy myśleć o konsekwencjach takiego postępowania, zawsze znajdziemy listę na tyle długą, że będziemy mogli powiedzieć: cóż, chciałbym zrobić to, co wiem, że jest słuszne, ale nie z takimi konsekwencjami. A oto, co ja próbuję ludziom uświadomić, i to już od bardzo dawna. Jeśli myślisz, iż konsekwencje postawienia się systemowi są złe teraz, poczekaj jeszcze trochę, a zobaczysz, jakie będą konsekwencje. Nie tylko dla ciebie, ale też dla twych dzieci i wnuków. Nie postawienia się tyranii i nie zaprzestania współpracy z nią.
mamy teraz możliwość przerwania tego cyklu. Przerwania tej dynamiki, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy teraz. Dynamiki, poprzez którą nieliczni zawsze kontrolują masy. Możemy przełamać tę dynamikę, a wszystko, co wystarczy zrobić, to powiedzieć nie. Nie podporządkuję się. Jeśli to, co każecie mi zrobić, prowadzi do zniewolenia mnie i moich dzieci, to nie ma mowy, żebym to zrobił. A jeśli zrobi to wystarczająco dużo ludzi, to jeszcze dziś wieczorem będzie po wszystkim. Dość tego, koniec z tym, kaput. Kończymy z tym.